Szczęśliwy traf. Wczesnym rankiem cała rodzinka jeży, no i dzióbek oczywiście, pomaszerowali pod dziuple w starym dębie. Sowa na szczęście jeszcze nie zdążyła zasnąć. To ty jeszcze tutaj? Zdziwiła się na widok dzióbka. Byłam pewna, że odleciałeś ze swoimi. A kiedy dowiedziała się, w czym problem, rzekła zatroskana. Sprawa nie wygląda dobrze. Wszystkie stada jeżyków już odleciały, a ty nie możesz lecieć sam. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest, jęknął dziubek zrozpaczony. A niby skąd masz wiedzieć, serdeńko, skoro jeszcze nigdy tam nie byłeś. Przecież dopiero tej wiosny wyklułeś się z jajka, stwierdziła Klotylda. Ale cierpliwości, niech no pomyślę. Czy masz jakieś listy do wysłania? To listonosz Bocian Tobiasz pojawił się nagle na gałęzi dębu. Klotyldo, masz jakąś pocztę? A może państwo? Zwrócił się do kolczastej rodzinki. Ojej, Tobiaszu! Spadłeś nam z nieba! Zahukała Klotylda. Tobiasz co roku tuż przed odlotem zbierał pocztę od mieszkańców lasu. Była to niepowtarzalna okazja, by przekazać wiadomości krewnym mieszkającym w dalekich krajach. A dokąd Tobiasz się wybierał? Do Afryki! Ty przecież lecisz do Afryki! Sowa nie posiadała się z radości. Czy to nowe odkrycie? Zdziwił się Bocian. Co roku tam się udaje na wakacje. Mój drogi, tym razem będziesz miał towarzystwo. Klotylda wskazała na dzióbka, który z nadzieją wpatrywał się w pana listonosza. Mogę lecieć z panem? Zapytał nieśmiało. Sam nie potrafię. Oczywiście, będzie mi bardzo miło, odparł Tobiasz. A ja mogę? Ignacy sam był zdziwiony, że zadał tak niedorzeczne pytanie. Rodzicom ze zdumienia aż stanęły szpilki na grzbietach. Będę za wami bardzo tęsknił, szepnął do rodziców Jerzyk. Ale no, nie mogę opuścić dzióbka w takiej sytuacji. Skoro taki z ciebie zuch, to pewnie, że możesz, wtrącił się Bocian. W mojej torbie na listy znajdzie się miejsce dla małego pasażera. Dziubek i Ignacy z nadzieją spojrzeli na rodziców Jerzyka. Taka podróż byłaby spełnieniem ich największych marzeń. Tymczasem rodzice Ignacego zaczęli szeptać coś między sobą, a potem mama Jeżowa zapytała niepewnie. Tobiaszu, czy na pewno dobrze zaopiekuje się pan naszym synkiem? Nic mu się w drodze nie stanie? Proszę państwa, odparł listonosz. W torbie mam przegródkę zapinaną na sprzączkę. Pasy bezpieczeństwa będzie miał chłopak zapewnione. Proszę się nie obawiać, wszystko będzie pod kontrolą. Skoro tak, to zgoda, rzekli nieco uspokojeni rodzice. Hurra! Wrzasnął Ignacy. Dziękuję, jesteście najwspanialszymi rodzicami na świecie i w ogóle. Radość rozpierała małego jeża. Choć się mama trochę boi puścić mnie daleko stąd, wielka podróż mi się kroi na odległy czarny ląd. Przygód na nas czeka wiele, wspólnych zabaw tu i tam. Ruszam w podróż z przyjacielem. Jak to dobrze, że go mam. Ptaszek stał z otwartym ze zdumienia dziobem, bo trudno mu było uwierzyć, że zupełnie przypadkiem znalazło się tak cudowne rozwiązanie. Niektóre przypadki bywają zaskakująco szczęśliwe, jak zwykła mawiać mądra sowa.